Wszystko z pasją. Dziś goszczę Marzenę Zacharską. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić Marzenę Zacharską. Marzena jest dietetykiem klinicznym, jest technologiem żywienia, a jej pasją jest zdrowy styl życia. Cześć Marzenko. Cześć, witam Cię Grażynko. Chciałam zapytać, od czego to wszystko się u Ciebie zaczęło? Jak ten zawód się rozpoczął? Jaki był początek? Na początku, jak byłam jeszcze w liceum, mój brat przyniósł ulotkę, do jakiej studia mam sobie wybrać. I tam właśnie była technologia żywności. I stwierdziłam, że bardzo właśnie podoba mi się to takie właśnie pomaganie ludziom, też nauka o tym, jak się wytwarza, przetwarza różne właśnie rzeczy, jak powstaje na przykład chleb, czy jak powstaje właśnie jakiś produkt, jak to wszystko wygląda, oraz wtedy, jak też to połączyć z jedzeniem. Oglądałam też taki film o dziewczynce, która wyleczyła się z choroby atopowej, zapalenie skóry właśnie poprzez zdrowsze jedzenie, wybieranie innych produktów, bo musimy pamiętać, że zdrowa dieta to są zdrowe produkty. Od tego właśnie ważne, żeby zacząć. Widzę, że to jest Twoja pasja. Tak. Żywienie ogólnie innych osób i też siebie, mojej rodziny, to jest moją pasją, ponieważ wiem, jak bardzo duże to ma znaczenie na to, jak się czujemy, jak funkcjonujemy, jak wyglądamy. I myślę, że warto też edukować inne osoby i czasami mała zmiana, czyli na przykład zamiana jednego chleba na inny chleb, albo wybór takiego mleka, a innego mleka, tak? Albo właśnie takiego mięsa, a ogólnie z roślin strączkowych, to jest olbrzymia zmiana, tak? Czyli to jest mała zmiana dla nas, czyli dużo nas to nie kosztuje, a może zmienić nasze podejście do życia, sposób życia i też, tak jak mówiłam, to jak wyglądamy, jak się czujemy, jak myślimy, tak? Jak tutaj mamy samopoczucie też. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, Marzenko. Dziękujemy.